zakresie całej tej twojej relacji. Naprawdę warunki propagacyjne są, no ale świetne. No, no cóż, zbliżamy się ku jesieni, to się wszystko poprawia. Czaszków nie mam żadnych, no nie mam, ja mam tutaj zabudowie miejskie, jestem. Antena rozwieszona nad blokiem czteropiętrowym. Dzisiaj w sobotę tu dużo remontów, jakichś tam rzeczy. I to zakłócenie jest z poziomem S6, taki mam poziom zakłóceń. No a bywa czasem, że jest... Antena. Piękna pogoda u nas, myślę, że w Warszawie koło za Warszawą, 70 na wschód, to już tam gdzieś pod Siedlce pewnie. Proszę, Ludwiku, jak to dociera w dalszym ciągu do ciebie? SP5, Xawery, Adam Y, SP7, Barbara Y, Gustaw. Okej, SP7, Barbara Y, Gustaw, SP5, Xawery, Adam Y. Stanisławie, ja w tej chwili zmieniłem antenę z tego dipola na longwire. Ciekaw jestem, czy jak bardzo, że tak powiem, sygnał spadł. O ile, jeśli zechciałbyś spojrzeć na S-metr, jak to wygląda. To jest antena w tej chwili około, nie wiem, 35 metrów ze skrzynką antenową, taką automatyczną, która tutaj dostraja bezpośrednio. Przy końcu tego drutu. No i on tam jest rozwieszany około, nie wiem, może 5 metrów nad ziemią do najbliższych drzew, że tak powiem. Ciekaw jestem, czy bardzo ten sygnał różni się od tego, z tego dipola. Proszę, Mike, do ciebie. SP7, Barbara Y, Gustaw, SP5, Xawery, Adam Y. Ludwiku, na tą próbę jest to około S1 niżej, ale przełącz teraz szybko, bo to i propagacja może taka w tej chwili dołek na ten dipol i zobaczymy, proszę. Okej, jeszcze w tej chwili na antenie tej, na longwire, moment. A w tej chwili na dipolu, w tej chwili przełączyłem na dipol, mam tutaj możliwość przełączenia bezpośrednio obu anten, także ciekaw jestem, jaka różnica, proszę. Tak, no jest to nawet ponad S1, powiedziałbym, że to dwóch dochodzi, gdzieś około 10 decybeli. Więc tak, na longwire, jak się pojawiłeś, to byłeś na 7, wychyliłeś się do 7,5 i spadłeś też do 6,5. Taki był tutaj, a natomiast jak pojawiłeś się na dipolu, raz byłeś 7,5 i pojawił i wyciągnąłeś do 8,5. O. To tak, no S1, ale wiesz, w dynamice sygnału, no może dlatego, że no tak, odstęp, bo ja mam zakłócenia na S6 i wtedy, kiedy to jest 7, to zaledwie S1 odstęp, a jak 6,5 to jest tylko pół i wtedy to jest inny odbiór, natomiast jak włączyłeś, przełączyłeś się, to od razu znalazły się około 8, ten odstęp około S2, no także, no jest różnica wyraźna różnica. Długości fali, każda wielokrotność, konkretnie to było 40 metrów z kawałkiem i pracowało to na wszystkich pasmach za pomocą układu dopasowującego Fuchsa właśnie dla anten o rezonansie równoległym. I to można było optymalnie wykorzystać rezonans, dwa rezonansy, rezonans obwodów równoległy dopasowującego i rezonans anteny, no, także to działało bardzo, bardzo skutecznie. Z mojej urządzenia przede wszystkim stawiłem urządzenia, to jest stary Kenwood TS830, zużyte lampy, całkowicie wstawiłem kukułkę w miejsce oryginalnych lamp i w tej chwili moc około 70 do 80 watów. To tyle z mojej strony, proszę Ludwiku, SP5, Xawery, Adam Y, SP7, Barbara Y, Gustaw. Okej, SP7, Barbara Y, Gustaw, SP5, Xawery, Adam Y. Fajnie, Stanisławie. No cóż, to właśnie chyba wszystko. Jest tam chyba ktoś jeszcze wołał w międzyczasie, a przynajmniej słyszałem na końcówce mojego wywołania, więc na pewno jeszcze będziesz miał korespondentów. Nie będę przedłużał w takim razie
coś dziękuję za miłe spotkanie, za próby, za informacje o raporcie. No i do kolejnego usłyszenia, do kolejnych łączności w najbliższej przyszłości. Miłego dnia, no i do kolejnego usłyszenia. SP7 Barbara Y Gustaw kończy Stefan Paweł 5, Ksawery Adam Y 73, powodzenia. A doskonale, Rzyku, bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla rodziny, zdrowia przede wszystkim i do następnych miłych spotkań. Trzymaj się. Wywołanie ogólne podaje Stefan Paweł 7, Barbara Y Gustaw. SP7, Barbara Y Gustaw podaje wywołanie ogólne. To SP7.